Zaskoczenie, myślałem, że gdzieś na końcu będę. A tu taka niespodzianka. Jak wy to mówicie? Witajmy. Tak? Coś takiego? Ja w ogóle bardzo przepraszam. Jestem bardzo opornym uczniem. Od prawie 2 lat mam kontakt z ludźmi z Ukrainy. I się jeszcze nic nie nauczyłem. Jak coś próbuję powiedzieć, to prędzej gdzieś tam rosyjski, bo może wyszedł, ale to chyba nie jest dobry język w tym momencie, więc nie będziemy go tutaj używać. Ale wciąż mam nadzieję, że się nauczę. Chociaż trochę. Mamy taki cykl modlitwy i dzisiejszy temat, w dzisiejszym temacie jest zachęta, jest sugestia, prośba, aby modlić się o duchownych i osoby zaangażowane w ramach Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, głównie, bo to jest taki wewnątrzkościelny program, ale myślę, że przecież na Kościele Ewangelicznych Chrześcijan chrześcijanie się nie kończą. Chciałbym zacząć od pytania. Dlaczego Bóg ustanowił, czy wręcz nakazał ustanowić starszych? Czy kiedyś się nad tym zastanawialiście? Dlaczego Bóg ustanowił starszych? Dlaczego nakazał? Do Tytusa Paweł napisał: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. To jest pierwszy rozdział Tytusa, 5 wiersz. Bóg nakazał, Bóg ustanowił starszych. Dlaczego? Wiecie, na przestrzeni swojego życia słyszałem wiele teorii. Niektóre były fajne, niektóre brzmiały ładnie, ale w praktyce, no niestety. Pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział i 34 wiersz, czytamy o tym, że Bóg jest Bogiem porządku, Bóg nie jest Bogiem nie porządku, ale porządku, jak we wszystkich zborach świętych. Bóg jest Bogiem porządku. No dobrze, ale co to ma wspólnego ze starszymi? Księga Sędziów, 17 rozdział, 6 wiersz. W tym czasie nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Nie było króla. Nie było kogoś, kto pociągnie, kto wskaże kierunek, kto zbierze tych wszystkich ludzi razem. Wiecie, osobiście kiedy się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że okej, bez zboru nie ma starszych, ale bez starszych nie ma zboru. Bez starszych jest po prostu grupa ludzi, którzy się, jak się uda, to się spotkają. Jak nie będą mieli nic innego do roboty. Potrzebni są ludzie, potrzebne są osoby, które po prostu zbiorą tą grupę ludzi, którzy jakoś to pokierują i poprowadzą. Przykład z życia. Odpowiadać mogą również ci, którzy nie mają prawa jazdy. Ile kierownic jest w samochodzie? Kto to powiedział? Szybki jesteś, nie dałeś szans nikomu. Jedna. A czy zastanawialiście się, dlaczego w samochodzie jest jedna kierownica? Co by było, gdyby w samochodzie były 2 kierownice? Czy ten samochód by gdzieś dojechał? Gdzieś. Tak. Najpewniej do jakiegoś rowu. Ja czasami próbuję sobie to wyobrazić. Gdyby w samochodzie były 2 kierownice.
Okej, wszyscy jesteśmy, że tak powiem, prawostronni, jeśli chodzi o ruch. Dobra, czyli jest kierowca i jest pasażer. I nieraz jest tak, że ten pasażer w różnych sytuacjach, prawda, opiera się gdzieś tam o tą deskę, łapie się. To teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ta kierownica jeszcze była. Albo jeszcze pedały. Dlatego Bóg jest Bogiem porządku. Nie mogą wszyscy, przepraszam, użyję tego określenia, wszyscy rządzić. Bo to byłaby anarchia. Może słowo rządzić nie jest najlepsze, ale wiecie, o co mi chodzi. Nic by z tego dobrego nie wyszło. Wiecie, ja słyszałem takie, znałem kiedyś takich ludzi, okej, no było to dawno, 20, 30 lat temu, ale było i myślę, że się wciąż zdarza. Którzy mówili, wszyscy w zborze jesteśmy równi. I to, że ktoś nazywa siebie pastorem albo starszym, to nie jest właściwe, bo my wszyscy jesteśmy równi. I wiecie, co się stało? Ci równi wyciągnęli, wyprowadzili część ludzi ze zboru i przestali być równi, bo stali się starszymi dla nich. To nie działa tak, jak powinno. Dlatego w Kościele są i powinni być starsi. Powinni być ludzie, którzy są odpowiedzialni za tą pracę, za służbę, na której spoczywa mnóstwo obowiązków. Czasami może jakiś przywilej się znajdzie. Ale przede wszystkim mnóstwo obowiązków. W Dziejach Apostolskich jest taka historia w 6 rozdziale. Ewentualnie będzie wyświetlone, a szybciutko tylko opowiem. Był problem w pierwszym zborze. Dużo było ludzi, no myślę, że więcej niż tutaj nas. I był problem, że część poczuła się zaniedbana. Przyszli z tym do apostołów i mówią, coś trzeba zrobić. Co mówią apostołowie? W wierszu drugim od połowy. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Wyznaczcie spośród siebie ludzi. Wiecie, kiedy nad tym się zastanawiałem, to doszedłem do wniosku, że znam bardzo wiele niebiblijnych zborów. Również nasz. Ponieważ pastor jest od głoszenia kazań, od prowadzenia bożeństwa, od murowania. Nie wiem, co jeszcze. Czasami z pomocą kilku starszych i ewentualnie jeszcze tam pojedynczych osób, za którym jesteśmy wdzięczni za pomoc. Ale to nie jest biblijny wzorzec. W zasadzie, kiedy się o tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że no powiedzmy, pastor czy starszy powiedzie, ty się zajmiesz tym, ty wymurujesz komin, a ty zrobisz tamto, a ty zrobisz to. A my będziemy pilnowali głoszenia Bożego Słowa. Tak się czasami w życiu nie da. Ja to rozumiem. Ale byłby to ideał. Żeby przygotowując się do sługi, żeby nie trzeba było myśleć, ojej, a tam jeszcze trzeba tą śrubę dokręcić. Byłby to ideał. Ideał będzie w niebie. Ale nie przeszkadza, nie powinno nam to przeszkadzać do tego, żebyśmy, że to powiem, robili wszystko, aby być jak najbliżej ideału również tu na ziemi. Więc co ci starsi mają robić? 20 rozdział Dziejów Apostolskich, czytamy, że Paweł mówi, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Paść, ale żeby paść, to trzeba mieć z czego brać. Mamy takie powiedzenie w języku polskim, nie wiem, pewnie macie jakiś odpowiednik, z pustego to i Salomon nie naleje. Wiecie, i dlatego, kiedy pojawił się ten problem w pierwszym zborze, apostołowie powiedzieli, nie, nie, my będziemy pilnować Bożego Słowa i nauczania. Bo żeby nauczać, to oni muszą mieć, co to powiem, muszą skądś to mieć. To jest ideał, to jest Boży wzorzec. No cóż, prawda jest taka, że jest jak jest w życiu, no. Niemniej odpowiedzialność jest wielka na starszych położona. Miejcie pieczę o samych siebie. Zacznijcie od siebie, żebyście
będąc na właściwym miejscu i we właściwej relacji z Bogiem, mogli coś udzielić tym, którym służycie. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę. Oczywiście jest kwestia, to się co jakiś czas ten temat pojawia, nazewnictwa. Czy ci starsi w kościele to się mają nazywać, czy to jest pastor, czy to jest kiedyś w Polsce funkcjonowała nazwa przełożony, czy to jest biskup, czy to jest ksiądz. Czy to jest takie ważne? Nie od nazwy przecież to zależy, ale od tego, co robisz. Od tego, do czego cię Bóg powołał, gdzie cię postawił w tym kościele, w zborze. Wrócę jeszcze na sekundkę do tej myśli, że bez starszych nie byłoby zboru. Bo tam jedną myśl przeoczyłem. Paweł powiedział Tytusowi, że ma ustanowić. W praktyce bywa to różnie. Czasami jest ta grupa ludzi wierzących, która się zaczyna spotykać, ale wiecie co? Wcześniej czy później, w sposób bardziej naturalny lub może taki troszkę z pomocą z zewnątrz, różnie to bywa, ale wcześniej czy później zaczyna się kształtować takie przywództwo w zborze, w tej społeczności. Zaczynają się pojawiać osoby w naturalny może sposób, które zaczynają prowadzić tą służbę. Dlatego starsi mają paść. No, owce się same nie nakarmią, owce same zabłądzą, owce same do domu nie wrócą. Dlatego starsi mają paść. W liście do Efezjan jest długa lista, dosyć długa lista i tak bym powiedział, znaczy jedna z wielu takich służb, które są w zborze. I czytamy od 11, 4 rozdział listu do Efezjan, od 11 wiersza. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, innych nauczycielami. Każda z tych osób czy tych posług ma troszkę inny kierunek. Ale wszystko jest po to, aby paść. Po co to wszystko jest? 12 wiersz. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Po co? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Starsi, pastor, nauczający w zborze, zadaniem, celem jest to, aby społeczność, aby poszczególne osoby w tej społeczności, aby zbór rósł duchowo, aby się rozwijał, abyśmy dorośli do pełni poznania, abyśmy dorośli do pełni wymiarów Chrystusowych. Wyobrażacie sobie? Dorosnąć do pełni wymiarów Chrystusowych. Chyba nie bardzo rozumiem jeszcze, co to znaczy. Ale zakładam, że w niebie zrozumiem. Na to liczę. Nie jest dobrze, kiedy dzieci się nie rozwijają. Jak dzieci się nie rozwijają, to co rodzice robią? Idą do lekarza. Jak dziecko ma 5 lat i nie mówi, znaczy, że coś jest nie tak. Że gdzieś rozwój został zakłócony. Jak dziecko ma, nie wiem, 3 lata i nie chodzi, martwimy się. I dobrze, że się martwimy. I tak samo powinniśmy się martwić w tym duchowym rozwoju, a może jeszcze bardziej. Bo o ile rozwój fizyczny albo brak tego rozwoju może przeszkadzać w życiu przez lat, nie wiem, 50, 70, 80, 100. O tyle brak rozwoju duchowego będzie miał skutki na całą wieczność. Dlatego tak odpowiedzialna rola i nie wiem, jak to nawet nazwać, takie brzemię ciąży na barkach tych, którzy nauczają. Czternasty wiersz, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, noszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie
i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Nieraz, myślę, widzieliście takie filmy, właściwie nie wiem, jaki kanał wymienić. YouTube, Facebook, co chcecie. Są nieraz takie filmiki z małymi dziećmi. Jak to idzie taki mały brzdączyk, co to jeszcze ledwo chodzi i piłkę próbuje złapać. Łapie tą piłkę i się wywraca, prawda? I nosem w trawę. O, jakie to śmieszne. Albo idzie, próbuje złapać piłkę, ale jak podchodzi, to nogą kopnie tą piłkę i ta piłka mu ucieka. Ale mamy ubaw, patrząc na coś takiego. To teraz pomyślcie sobie, gdyby 10 albo 15-letni, 20, 30-letni człowiek tak robił, czy to byłoby śmieszne? To byłoby żenujące i przykre. Dlatego jako ludzie wierzący mamy wzrastać. I każdy dzień powinien być dniem rozwoju. Nie jest dobrze, tak myślę, jeśli po 10, czy 15, czy 20 latach społeczności bycia wierzącym człowiekiem wciąż jesteśmy na tym samym etapie rozwoju. Znaczy, że coś jest nie tak. W liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale jest lista, jakim warunkom powinien odpowiadać, jakie warunki powinien spełniać starszy. Nie będziemy tego tematu teraz rozwijać. Podobna lista jest w liście do Tytusa, w pierwszym rozdziale od 7 wiersza. I w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, od 28 wiersz, znowu jest właśnie ta myśl, którą już troszeczkę wcześniej wspomnieliśmy, że Bóg ustanowił różne posługi. Najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Powiem tak, roboty jest mnóstwo. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Jest tyle rzeczy, o które w Kościele trzeba się zatroszczyć. Że takiego obrazowego określenia użyję, możemy sobie ręce po pachy urobić. I zedrzeć się zupełnie, pracując. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim piękne? Nie jesteśmy sami. Łaskawy Bóg, nakazując pewne rzeczy, również powiedział, ja jestem, ja będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja będę się o was troszczył, ja będę was posilał, ja będę was prowadził. W Kościele Bożym nie ma miejsca na lenistwo. Nie ma miejsca na lenistwo. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, i 18-19 wiersz, i tu się troszeczkę zatrzymamy. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, mocącemu wołowi pyska nie zawiązuj oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Kiedyś nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że nie bardzo umiem wytłumaczyć, może sam do końca nie rozumiem, na czym to by polegało to oddawanie podwójnej czci. Nie chodzi oczywiście o jakieś kłanianie się, całowanie po pierścieniach. Trzeba jeszcze mieć pierścień. To nie o to chodzi. Niemniej Boże Słowo wzywa każdego wierzącego właśnie do tego, że tym, którzy są starszymi, którzy podjęli się nauczania, prowadzenia zboru, należy się podwójna cześć. Mam pytanie. Jak jest w ukraińskiej Biblii ten wiersz 17?
Czy tam jest, czy to jest stwierdzenie na zasadzie nakazu, czy to jest dobrze by było? Powiedzcie mi. Nakaz. Czy mamy coś, mamy wybór? To nie jest tak, wiecie, byłoby fajnie, dobrze byście zrobili, jakbyście tych starszych tak, wiecie, czasami no, dobre słowo im powiedzieli. Nie, nie, nie. Tu jest, ty masz to robić. No to teraz mam pytanie. A co, jeśli tego nie robię? Czy nie jest to grzech, jeśli tego nie robię? Jeśli nie wykonuję Bożego nakazu, to znaczy, że jestem Bogu nieposłuszny. Bóg mówi, ty masz to robić. Należy oddawać podwójną cześć. Wiecie, jest dla mnie bardzo ciekawe, aż mnie wczoraj czy przedwczoraj, to aż mnie tak uderzyło, że zaraz dwa wiersze dalej jest, jest to słowo, wiersz 19, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Chyba, że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Jak łatwo jest pójść ze skargą. Jak łatwo jest nagadać. To źle robi, to źle robi. A tu, a tam, a coś jeszcze. A w tym to chyba się nie musimy za bardzo nawet uczyć. To nam tak naturalnie przychodzi. A Boże Słowo mówi, nie, 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 nie. To nie tędy droga. Absolutnie to nie to. Ty masz oddawać podwójną cześć. Wiecie, jestem trochę w głupiej sytuacji, no bo chciał, nie chciał, w pewnym sensie o sobie też mówię. Ale to Boże Słowo mówi. Przeciwko starszemu stali nie przyjmuj. I teraz ja mam pytanie. Tydzień temu chyba. Nie, czy dwa tygodnie temu, już nie pamiętam. Dwa tygodnie temu. Rozważaliśmy temat modlitwy o władzę. I brat Tadeusz, omawiając ten temat, przeczytał wiersz, który mówi z historii Dawida o pomazańcu pańskim. Że władza jest pomazańcem pańskim. To ja bym się teraz chciał zapytać, jeśli władza państwowa, znaczy ja nie neguję tego, ja się z tym zgadzam, ale jeśli o władzy państwowej, którą mamy w kraju, czy nam się podoba, czy nie, Boże Słowo mówi, że jest to pomazaniec pański, to czy nie należałoby o wiele bardziej odnieść do tego do starszych zboru? Że to jest pomazaniec pański? Czy nie o wiele bardziej starsi zboru, ci, którzy prowadzą służby, którzy poświęcają czas i energię, powinni właśnie w ten sposób być traktowani? A jak? No właśnie, przeczytajmy Dzieje Apostolskie. To będzie taki jakby wstęp, 23 rozdział od 1 do 5 wiersza. Paweł stoi przed Radą Najwyższą, jest przesłuchiwany. Może drugi wiersz, 23 rozdział, drugi wiersz. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg, ściano powielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy stali obok, stali, rzekli arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem, o przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz. Jest to no, w pewnym sensie parafraza wiersza z drugiej księgi Mojżeszowej, 22 rozdział, 28 wiersz. Bogu nie bluźni, księciu ludu swego nie złorzecz. Jeśli taki nakaz jest w stosunku do władzy ustrojowej, nazwijmy to w ten sposób, no to myślę, że ci, którzy są starszymi, pastor, biskup, przełożony, jakkolwiek byśmy nazwali,
Bóg oczekuje, że też będziemy okazywać szacunek. A z drugiej strony, tam był wiersz, który czytaliśmy, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. Ale gdybyśmy stanęli z tej drugiej strony teraz, to należałoby powiedzieć, na starszego za skargą nie leć. Ja wiem, że znajdziesz. Nie ma problemu. Na pewno się znajdzie coś. Bo starszy jest człowiekiem, takim jak ty. I to, ten, w pierwszej księdze Samuelowej, w 26 rozdziale jest ta historia właśnie Dawida, który wszedł do jaskini, się schronił przed Saulem. Saul tam wszedł i no właśnie i była ta rozmowa. I od, może 9, 11, 16, 23 wiersz szybciutko. Ale Dawid rzekł do Abiszaja, nie zabijaj go, bo tuż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie. Posłuchajcie, Saul pragnął śmierci Dawida. A Dawid mówi, nie, nie, to Bóg go ustanowił. A przed chwilą czytaliśmy, że Bóg ustanowił nauczycieli, ewangelistów, prawda? To jest pomazaniec pański. Dla mnie to było swego rodzaju odkrycie. Tyle lat czytam Biblię i wciąż tam jest coś nowego. Niesamowite. 11 wiersz. Niech mnie Bóg zachowa, bym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. To też weź włócznię, która jest u jego głowy, dzbonek na wodę. Odejdźmy, później dalej. Niedobra to rzecz, którą czyniłeś. Cały czas, już może nie będziemy czytać. Jest tam myśl, to jest pomazaniec pański. I jest jeszcze ciekawa rzecz. Kiedy Saul już zginął, chciałoby się powiedzieć, kiedy w końcu zginął, choć może nie jest to dobre określenie, kiedy w końcu już prześladować Dawida, pojawia się pewien Amalekita, który przybiega do Dawida z dobrą wiadomością. Posłuchaj, zabiłem Saula, już nie będzie cię więcej kłopotał. Widziałem, jak tam Kona prosił mnie, to go dobiłem. Oto jestem, bohater. A Dawid mówi, jakże? Nie bałeś się podnieść ręki swojej na pomazańca pańskiego? Nie bałeś się tego zrobić? A Dawid rzekł jeszcze do niego, twoja krew niech spadnie na głowę twoją, gdyż twoje usta świadczyły przeciwko tobie, gdy rzekłeś, ja zabiłem pomazańca pańskiego. Powiem tak. W ramach zboru, w ramach społeczności każdy z nas jest postawiony z jednej strony w bardzo trudnej, a z drugiej strony w bardzo odpowiedzialnej roli. Starsi, o czym mówiliśmy, czytaliśmy, mają bardzo odpowiedzialną rolę, zadanie, aby paść, karmić, mieć, opiekować się zborem, społecznością. No dobrze, a jaka jest rola tej społeczności? Jaka jest rola zborowników? Jeszcze raz, 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 17 wiersz. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Co możesz robić? Nie, nie, źle powiedziałem. Co powinieneś robić? Bo słowo możesz to jest... No nie musisz, no. Nie. Co powinieneś robić? Co ja powinienem robić? Modlić się o starszych. Pomagać tak, jak mogę. Być wsparciem i zachętą. Nie szukać dziury w całym, czyli nie biec ze skargą. Nie zazdrościć. Nie wiem tylko czego, no ale... Okej, zawsze się coś znajdzie. To jest wręcz Boży nakaz dla każdego człowieka wierzącego. Aby być również dla starszych wsparciem. Wiecie, to jest tak. Jak idziemy do teatru, aktorzy tam grają, no czasami chciałby się rzec powiedzieć, wygłupiają się nawet na tej scenie. Prawda?
różne rzeczy się tam dzieją. I co jest? Jak się przestawienie kończy, to co? Kurtyna zapada, wstajemy i wychodzimy, tak? Na pewno? A co się jeszcze? Co mam jeszcze miejsce? Bijemy brawo. Czasami, nawet jak się nam trochę nie podobało, to wypada. Prawda? A jak się bardzo podobało, to aż ręce bolą, aż czerwone są. A oni wychodzą za tej kurtyni jeszcze raz, prawda? No nie, nie, nie chodzi mi o to, żeby bić brawo w kościele, nie. Ale docenić to dobra rzecz. Bo wiecie, zdradzę wam tajemnicę. Pastorzy i starsi to też ludzie. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Tadeusz się zastanawia. To też ludzie, pełni słabości. Pełni różnych, nie wiem, swoich własnych, prywatnych, rodzinnych problemów. Pastor, biskup, ksiądz, przełożony, starszy, jakkolwiek byśmy nazwali, to nie jest robot. Jakiś cyborg. Nie czuły na to, co się dzieje wokół, prawda? Swoją pracę wykonuje. Nie. To jest człowiek, który potrzebuje twojej modlitwy. Który potrzebuje twojego wsparcia. To jest człowiek, który czasami już może nie ma siły. Dlatego módlmy się, pomagajmy, wspierajmy. Teraz przejdę już do tych tematów, które są tutaj w ramach tych tematów do modlitwy. Módlmy się o pastorów, prezbiterów, kaznodziejów, ewangelistów, starszych naszych zborów, diakonów, kierowników placówek, katechetów. Jesteśmy Kościołem i jak Słowo Boże jasno nam pokazuje, Chrystus powołuje wielu do służby w tym Kościele. Wielu z nas odkryło to powołanie, stara się służyć. Nie jest to łatwa służba, choć czytamy, iż jest piękna i dostojna, ale związana z wieloma wyzwaniami, które są związane z prowadzeniem zborów, wspieraniem wiernej w ich codziennych problemach, szukaniem woli Bożej w modlitwie dla Kościoła, jak i odpowiedzi dla indywidualnych członków zboru. Módlmy się o naszych duchownych. To oni niosą odpowiedzialność przed Bogiem za prowadzenie Kościoła i za wierne nauczanie Słowa Bożego. Módlmy się o ich małżeństwa, rodziny, by razem mogli służyć i byli wzorem do naśladowania oraz wytrwali w powołaniu. Módlmy się, by dobry Bóg dał im siłę i zachętę, pokazał im wsparcie przez wiernych do dalszej służby. Módlmy się o to, by nowe osoby odkrywały powołanie do służby pasterskiej. Również zachęcamy do modlitwy, szczególnie dzisiejszego dnia, o nadchodzący rok. Ten rok dla Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan będzie dosyć taki szczególny. Odbędzie się synod Kościoła, wybory do Rady Kościoła, jak i na prezbitera naczelnego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Czyli znowu, w ramach Kościoła jako denominacji są starsi, którzy w pewien sposób reprezentują nas przed władzami, którzy o stronę prawną, nieraz nie wiemy, są nieraz sytuacje, nie bardzo wiemy, co zrobić. Są bracia, do których zawsze można napisać czy zadzwonić. Oni to prawo mają, że tak powiem, prawie na wylot i służą radą. Ważne jest, aby byli to bracia, którzy potrafią i chcą tą służbę prowadzić. Niech dobry Bóg wspiera nas w podejmowaniu tak ważnych decyzji. Już takie bardziej zawężone. Módlmy się o zbór w Nowym Tomyślu. Pastora i radę zboru. Módlmy się o młode pokolenie tego zboru. Ich wyzwanie i utrwanie woli Bożej. Módlmy się o prowadzenie, rozwijanie służb w zborze. Tak, abyśmy mogli docierać jak najszerzej z Ewangelią w naszym mieście. Módlmy się również o liderów tych służb.
Módlmy się również o duchowy rozwój zborów, żeby obfitowały we wszelkie poznanie i dary łaski Pana, aby wskutek misyjnej działalności zbory rozwijały się liczebnie. Ja może pozwolę sobie tylko dodać tutaj jedno słowo, liczebnie, ale też jakościowo. Żeby ci, którzy są w tych zborach, wiedzieli, po co tam są. Żeby byli prawdziwie gorącymi dla Pana. I mamy tutaj 4 zbory jeszcze wymienione. Wcześniej był Nowy Tomyśl, tak dość precyzyjnie, szczegółowo rozpisany. Mamy też zbór w Poznaniu, w Żywcu, w Łobzie i Żninie. Niech nas Bóg prowadzi, ale wiecie, to nie chodzi o to, że dzisiaj pomodlimy się o te zbory i zapomnimy. To nie na tym polega modlitwa, kochani. Ale starajmy się chociaż jakiś jeden z tych tematów, z tych punktów, które tu były wymienione, zapamiętać i przynosić w modlitwie przed Boży Majestat. A Bóg będzie błogosławił. Amen.